I pozwolę sobie na otwarcie naszych celebracji od cytatu z książki pod tytułem Mistyka Gór księdza profesora Romana Rogowskiego. Wprawdzie Bóg wszystko stworzył z niczego, to jednak góry stworzył z okruchów gwiazd. A jedną z tych gwiazd jest nasz Piotr Lajski. W jednej jego osobie jest mężczyzna wielu talentów i pasji, a jego niezwykła osobowość otulona jest szalami zorzy polarnej, gdzie warstwy różnych jej odcieni ukazują nam jego skromność, tajemniczość, szelmostwo, troskliwość i miłość do bliźniego. W roku 2010 Piotr założył blog dla Polskiego Męsko-Damskiego Klubu Wysokogórskiego w Edmonton i od tego roku datuje się pasmo najróżniejszych wypraw i przeżyć, nowych znajomości i przyjaźni. Rok 2022 jest ukoronowaniem Piotra blogu. 100 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę. Brawo Piotrze! Brawo! 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 Jesteś doceniany nie tylko w naszym ciągle powiększającym się kręgu, ale i na szerokiej fali górskich fanów. Jesteś naszą inspiracją i wielką radością życia. Dajesz nam to, co w życiu jest najważniejsze. Miłość, wolność i akceptację. Wolność wypływającą ze wspólnego przebywania w górach. Miłość, którą dajesz garściami tym, którzy są obok ciebie. Akceptację, której jesteś przykładem na wielu poziomach życia. Dziękuję bardzo. Teraz każda z nas odczyta cytat słynnych alpinistów z osobistym komentarzem o Piotrze. Ja przygotowałam dla ciebie, kochany Piotrze, Wojtka Kurtykę. Idź tu. I to jest jego cytat. I odpadłem od ściany. Widok krwawiących, doszczętnie gołoconych ze skóry palców przypomniał mi skrwawione oko mojego tatrzańskiego przyjaciela Tediego, który niegdyś oślepiony krwią po niebezpiecznym odpadnięciu wykrzyknął: o Boże, straciłem oko! Po chwili z gniewem: ach, pieprzyć to! Będę się spinał z jednym okiem. Piotrze, zawsze będę kojarzyła ciebie z Wojtkiem Kurtyką. Wiem, że powiesz, że daleko ci do niego, ale niech jeden z jego cennych cytatów powie, za co tak bardzo cię cenimy. I na podstawie tego cytatu: i ty miałeś wypadek w górach, gdzie o mały włos nie straciłeś stopy. I co powiedziałeś? Że stopy trzeba tylko wyleczyć i będziesz chodzić po górach. Chodzisz po górach, tańczysz, jeździsz na rowerze, pływasz w stroju Adama w górskich jeziorach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jesteś naszym Wojtkiem Kurtyką. Tańczysz, bo to przytupuje. Brawo, brawo! Brawo! Edward Whymper. Kto idzie w góry, musi podjąć wysiłek. Ale z wysiłku przychodzi siła. Pobudzenie wszystkich zdolności, a z poczucia siły rodzi się przyjemność. Powracamy do codziennych zajęć, lepiej przygotowani do boju w walce życia i do pokonania przeszkód na naszych drogach, wzmocnieni i podniesieni na duchu wspomnieniami. Jak mówiłam, Basi nie ma, więc to jest cytat, który Basia teraz dla ciebie przygotowała. Piotruś, twoje stopy to najcudowniejsze lekarstwo na lęk wysokości. Pewne i bezpieczne, rozważne, poprowadziły mnie wyżej niż mój lęk. Teraz cytat Wandy Rutkiewicz. Czasami myślę, że wspinam się dlatego,
aby przekonać się, jak droga jest mi nasza szara codzienność. Wracając, poznaję, jak smakuje kubek gorącej herbaty, podjach pragnienia, sen po wielu nieprzespanych nocach, spotkanie z przyjaciółmi po długiej samotności, cisza po godzinach przeżytych w przeraźliwej wichurze. Piotr, chciałam Ci tylko powiedzieć, że najbardziej utkwił mi w pamięci hajk na Loki, koło, jak ktoś nie wie, to jest koło Castle of BC. Byliśmy tam w trójkę, Piotr, Basia i ja. Bardzo wyzywający był ten hajk, około 11 km w dwie strony, ale dosyć wysoki, wysoka elevation, 1150 metrów. I niezbyt dobrze oznakowany, więc tak troszeczkę ja się obawiałam. I miał kilka fałszywych szczytów i kilka dość trudnych ścian. Piotr uwiecznił na zdjęciu jedną z rozpaczliwych sytuacji, kiedy ja wisiałam na płaskiej i bardzo, bardzo stromej ścianie. Piotr miał w każdej sytuacji świetnego nosa. Dobrze wyczuwał najlepszą trasę i dzięki temu, że Basia i ja dosłownie stawiałyśmy kroki dokładnie tam, gdzie Piotr, dotarliśmy wszyscy do szczytu z niezapomnianym widokiem na 360 stopni. Przez całą trasę Piotr dawał nam ogromne poczucie bezpieczeństwa i wiarę w nasze możliwości do pokonania górskich wyzwań. A także wspólnie skomponowaliśmy i całą drogę śpiewaliśmy piosenkę. Pamiętasz jaką? Chyba brzydką. Tak trzeba w górach. Tak Loki i troki, coś tam takiego było, pamiętasz? Jeszcze dziewczyny dupy w troki. No właśnie. Nic nowego. To naprawdę wspaniała, to była wspaniała wyprawa. No, dziękuję bardzo. A Tereska, ja bym powiedział, że cała wyprawa nie była aż tak wyzywająca, jak się wyjrzeć tego. Prawdziwy mężczyzna się no, tak. Nie mówiłam. Bonatti Walter. Góry są środkiem, celem jest człowiek. Nie chodzi o to, aby wejść na szczyt. Robi się to, aby stać się lepszym człowiekiem. Najpiękniejszą rzeczą w życiu nie są rzeczy i przedmioty. Są najpiękniejsze miejsca, ludzie, śmiechy, zabawa. I dzięki temu klubowi wszyscy to doświadczamy. Także dzięki Piotrze za to. Wanda Rutkiewicz. Każdy ma przecież do pokonania swój Everest. Mój sukces był dowodem na to, że każdemu może się udać to, co sobie postanowi. Piotrze, mimo że jesteś naszym prezesem, to czasami potrafisz sprowadzić nas na manowce. Ale również dlatego, że jesteś wspaniałym prezesem, to potrafisz nas z tychże manowców wyprowadzić. Zdarzało się, że sprowadziłem na manowce. Ty brzydalu ty! Cytat z Martyny Wojciechowskiej. W górach można stracić życie, na nizinach można je przegapić. Czasami się mówi, że życie składa się ze straconych okazji. Od momentu, jak się wpisałam do tego klubu, nie popuszczę żadnych. Teraz, kochani, ja pozwolę sobie przeczytać za naszą Beatkę. I tutaj jej cytat jest od Jerzego Kukuczki. W górach szukamy samotności, kontaktu z naturą, tego sam na sam z sobą. Mimo, że obok może iść partner. Góry to dla mnie rozmowa z sobą. Pójdę dalej czy nie? Czy stać mnie jeszcze na to? To są przeżycia, dla których tu jestem. Teraz od Beaty. Orzesz Piotrze. Jak fajnie, że jesteś naszym prezesem. Zawsze pogodnym i pozytywnym. Jesteś tym spoiwem, co łączy nas wszystkich.
orzesz, ty orzesz. Piotrze, działaj nam jak najdłużej. Brawo. Orzesz. A teraz ode mnie jeszcze jeden cytat od najbardziej słynnego, gwiezdnego polskiego alpinisty Stanisława Lema. Gdyby ludzie robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzielibyśmy w jaskiniach. I gdyby nie niekończące się zachęcania Piotra do wspólnych wyjazdów, byłabym jaskiniowcem. Dziękujemy ci, Piotrze, namaste. Brawo, brawo. Żyć, tak? Tak, wszystko dobrze. Żyć znaczy ryzykować. Znaczy mieć odwagę. Jeśli nie jest się odważnym, to nie żyje się prawdziwie. Teraz, kochani, nastąpi wręczenie medali dla tych, którzy zapoczątkowali naszą wspólną wędrówkę. Medali? Piotr, możemy prosić ciebie tutaj na dywanik? Na dywanik? To jeszcze nie wpadłeś na medale. Proszę, nagrywaj, Michał. Złoty medal dla Piotra. Zasłużyło. Widziałeś pan, jaki medal ma? Buźka, rączka, goździk. Buźka, rączka, goździk. Numer jeden.